Panie marszałku, panie pośle, mówił pan o społecznej odpowiedzialności spółek Skarbu Państwa i chcę panu powiedzieć, że te spółki w tym bardzo trudnym okresie zdały egzamin, przekazały na walkę z pandemią olbrzymie pieniądze sięgające 200 milionów złotych. To spółki Skarbu Państwa wsparły także organizacje szpitali tymczasowych, które dzisiaj ratują zdrowie i życie Polaków. Ja powiem panu bardzo konkretnie na przykładzie spółek, które sam osobiście nadzoruję, jak wygląda dzisiaj nadzór właścicielski. Ja bardzo często na spotkaniach z zarządami, z radami nadzorczymi spółek podkreślam to, że o majątek Skarbu Państwa, majątek spółek państwowych trzeba dbać bardziej niż o majątek własny, bo to jest majątek Rzeczypospolitej. I w kilku spółkach bardzo istotnych, które, jak powiedziałem, osobiście nadzoruję, w takich jak Zakłady Cegielskiego, skład zarządu został zmniejszony z 5 do 2 osób. Podobnie w Wielkopolskiej Fabryce Sklejki zarząd został zmniejszony. Rada nadzorcza została zredukowana, więc te przykłady i wiele innych świadczą o tym, że pańskie słowa są zupełnie bez pokrycia. Dziękuję bardzo.